Do tej pory bilety na tegoroczne Airshow można było kupować tylko przez internet. Organizatorzy pokazu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miłośników lotnictwa wojskowego, uruchomili także sprzedaż stacjonarną w Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Traugutta. Zainteresowanie jest coraz większe, coraz więcej osób do nas przychodzi, kupuje bilety. Są osoby bardzo zadowolone, że jest ta sprzedaż stacjonarna, nie muszą kupować przez internet. W Centrum Informacji Turystycznej można kupić bilety normalne, ulgowe, bilety kolekcjonerskie i bilety z kartą dużej rodziny. Największym zainteresowaniem cieszą się bilety normalne i ulgowe, ale również coraz więcej osób pyta o te bilety z kartą dużej rodziny. Jak na razie tylko kilka biletów zostało sprzedanych, tych biletów kolekcjonerskich. Są one też najdroższe, ale mamy nadzieję, że im bliżej do międzynarodowych pokazów lotniczych, tym to zainteresowanie tymi biletami będzie również duże. Międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow 2018 odbędą się 25 i 26 sierpnia na lotnisku na Sadkowie.